Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. W dzisiejszym dniu porozmawiamy sobie o szwedzkich ziołach. Więc kto jest zainteresowany, kogo chociaż trochę to ciekawi, zapraszam na film. Bardzo dużo osób pyta mnie, jak robić, skąd i gdzie trzymać, i milion pytań, i stwierdziłam, że właśnie nagram Wam ten film, żeby troszeczkę to odczarować. No więc może zacznę od tego, jak my się zainteresowaliśmy tym produktem. Zupełnie banalnie, chyba właśnie moja mama. Natrawienie, bo u nas wszyscy są raczej takim towarzystwem chorym na żołądek, więc coś tam z tymi żołądkami ciągle się dzieje. No więc natrawienie pomaga trawić, wydzielać żółć i tak dalej, łyżeczka czy łyżka u osób dorosłych i to trawienie się poprawia i coś tam w tym brzuchu i coś tam się dzieje. Później okazało się, że moje gardło, które było bardzo, bardzo, bardzo słabe, infekowałam się regularnie, zwłaszcza właśnie w okresie jesienno-zimowym zapadałam na gardło. Nie miałam jakichś tam ostrych infekcji typu jakieś naloty na migdałach, anginy ropne i tak dalej, to miał Sławek. I kiedyś właśnie mówię, przetestujemy na tobie, bo ty masz anginę ropną, czy to działa? I słuchajcie, po chyba dwóch razach, jak przełknął, ale takie żywe, takie, bo w książce pisze, żeby to rozcieńczać. Ale ja mam wrażenie, że jak one są rozcieńczone, to tak dobrze nie działają. No więc dorośli jesteśmy, no to po łyżce. I on mówi, wiesz, tak po pół godziny, tak ze 30% zależał mi ból tych migdałów. A ja mówię, o, to idziemy w dobrą stronę, to na nas dostaniesz drugą łyżkę. Dostał drugą łyżkę, w nocy jeszcze sobie wziął po prostu tak łyka, bo my mamy trzymamy w butelkach. Te akurat są z piołunem, bo one są dopuszczone przez tą zielarkę Marię Treben w dwóch wersjach. Albo z piołunem, albo z aloesem. Czasami nie ma jednych albo drugich, więc ja już tak robię, że my z piołunem pijemy, dorośli. Dzieciom robię zawsze zioła szwedzkie z aloesem, bo ten piołun jednak jest przykry, widzicie? Ja mam tutaj zioła z 2019 roku, więc one mogą stać i stać. Stać i stać, bo to jest przecież zalane alkoholem. Dzieciom to się daje, wiecie, pół małej łyżeczki, małą łyżeczkę z czymś tam, no bo dzieci to takich żywych nie chcą, nie? Pół na pół z miodem im rozrabiam, to już poruszałam ostatnio przy tym temacie. I teraz tak, gdzie ja kupuję? Takie pytanie. Słuchajcie, ja kupuję to przez internet. Nie będę reklamować strony, wy wiecie, gdzie ja robię zakupy. Tam kupuję. I powiem Wam, te zioła są różnych firm, różne pochodzenie mają zapewne, dlatego że zioła szwedzkie to nie jest coś, co my... Ja nie wiem, czy bym dostała w ogóle takie zioła, wiecie, bo ja tutaj mam przed sobą książkę. Ja nigdy ich nie kupowałam osobno i nie robiłam z tego mieszanki. Zawsze kupowałam po prostu zioła szwedzkie, gotowe, zrobione, tylko wsypać w słoik, zalać alkoholem zbożowym i odczekać. I nigdy nie komponowałam, że tak powiem, sama, bo jakby się chciało skomponować, no to moi drodzy, to tutaj jest troszeczkę. To jest aloes, mirra, szafran, senes, kamfora, korzeń rabarbaru, kurkumy, manny, tataraku, dziewięciu sił korzeń i arcydzięgla korzeń. Więc podejrzewam, że wielu z tych bym nie dostała, dlatego nawet nie szłam w to, wiecie, są gotowe mieszanki, ja je kupuję, zamawiam i trzymam sobie i nieraz sam służ zamówi, bo wiecie, mam wykupionego smarta, więc kupuję więcej i czeka na za rok, albo ktoś na przykład potrzebuje nagle i mu daje sobie zalewa. Także taką gotową mieszankę kupuję, u nas w zielarskim sklepie również są i z aloesem. Z firmy nie pamiętam, w takim kartoniku, w jakieś kwiatuszki, to są z aloesem właśnie, a te z piołunem to kupuję w takich czarnych torebeczkach na tym portalu internetowym właśnie. I ostatnio jak byłam w zielarskim sklepie, popatrzyłam sobie na te zioła właśnie z aloesem, to były 10 zł tańsze jak na stronie internetowej. Dlatego kupuję z internetu, bo kupuję sobie, mamie i wiecie, po co przepłacać jak nie trzeba. I zalewamy sobie i odstać to. To nie musi stać na słońcu. Jeżeli myślicie, że musi być lato i tak dalej, bo to by było najlepiej, to są takie najlepsze warunki,
Ale nie ma konieczności. Ja zioła szwedzkie potrafię robić zimą nawet i postawić to gdzieś w źródle ciepła. Albo przy kuchence, jak macie gazem, tam gdzie jest najcieplej. No mamy w domu takie miejsce, nie? Czy przy kominkach właśnie, czy przy grzejniku, gdzieś, żeby on miał ciepło. 2-3 razy dziennie zamieszać tą całą zawartością, żeby się to roztapiało, roztegowywało i 2 tygodnie, myślę, góra, 2 tygodnie. Ja kiedyś byłam tak zdesperowana, że zdążyłam zalać, powstał dzień i już brałam i już mi pomógł. Więc to tak naprawdę stoi, bo stoi, żeby tak jak najwięcej tych dobrodziejstw wyciągnąć, ale wydaje mi się, że zdatne do spożycia jest od razu i wartościowe jest od razu. No więc przelewacie sobie to później w małe buteleczki czy duże. Ja się nie rozdrabniam, ja leję po prostu w butelkę, opisuję, bo wiecie, później się okazuje, że na półce w piwnicy mam parę takich buteleczek z czarną zawartością i to trzeba sobie opisać, co to jest, nie? No więc jak sobie opisałam, no to wiem, z którego roku. Z piołunem mam z 2001, a z aloesem mam z 2009, więc zobaczcie, aż tak tyle tego nie jest potrzeba, strasznie dużo, bo to jest jednak 21, drugi, kończy się 3 lata, a oni wypili pewnie tyle gdzieś było, dopiero tyle. Bo tak jak mówię wam, jak są infekcje gardła, w ogóle jak się przeziębią dzieciaki, to też im podaję. Też im podaję przy okazji właśnie witaminy C, podaję im szwedzkie zioła. Uważam, że bardzo fajnie gardło, krtań, właśnie to odkrztuszanie jest takie, no i takie się rumieńce pojawią, ale musicie wiedzieć, że zioła szwedzkie nie tylko są do środka. Ziołami szwedzkimi można smarować zmiany skórne, jakiś trądzik, jakieś takie, wiecie, nieraz takie brzydkie są zmiany. To jest jednak na alkoholu plus zioła, ładnie wysusza i tak dalej. No więc zewnętrznie jak najbardziej. Gdzieś wam się tam nie goi, to też można przyłożyć na to gazę. Tylko że jak przykładamy na ciało, to proponują właśnie w książce, i to tak jest, wiecie, bo to jest alkohol, posmarować albo maścią nagietkową ciało, albo tłuszczem wieprzowym. Na to przykładamy nasączony gazik, albo watę, albo co tam macie, na to i folią spożywczą. Zależy, gdzie to jest. Noga to bez problemu. Gorzej w pasie, nie? Ale też przykładają i też mają bardzo dobre efekty. No więc możemy pić, możemy zewnętrznie się smarować i możemy wąchać. Możemy wąchać właśnie na zawroty głowy. Ja to przeczytałam w tej książce, dlatego wiem, bo ja jakichś takich nie miałam objawów ani chorób, żebym musiała aż w to tak głęboko wchodzić, ale tu czytałam, że właśnie przy zawrotach głowy można wąchać, przy właśnie katarach, bólach zatok, czy niedrożnym tym przewodzie, w co wierzę, oczywiście, że wierzę, bo mi pomagają, co innego, gdyby mi nie pomagały. I na co tutaj jest, to jeszcze by można długo, długo mówić. Ja wam chciałam tylko powiedzieć, co można zastosować, co ja zastosowałam. Do ucha, jak najbardziej, na szumy, na ból ucha, czy jak przewieje wiatr, i takie mamy kujące bardzo ból, to też nasmarować sobie ucho maścią, na przykład z nagietkiem, czy jakąś tam maścią, czy nawet tłuszczem. Wacik malutki, nawilżyć ziołami i włożyć do ucha. Najlepiej na noc, wiecie, na noc to my najlepiej się leczymy. I sobie sprawdzić, czy czasami nie pomoże. Warto mieć takie zioła, nawet jak ktoś ma takie, wiecie, bo ja teraz to już nie choruję na takie trudności z trawieniem, jakoś już wyszłam z tego, ale miałam taki czas, że chorowałam bardzo po zjedzeniu czegoś, właśnie po usunięciu woreczka żółciowego, tak miałam. Jak zjadłam coś ciężkiego, to lubiło mi tak stać na tym żołądku i tak być ciężko i w żadną ze stron. Pomagały mi zawsze dwie sprawy, te zioła szwedzkie i gastrosan. Jest taka gotowa herbatka, ja wam ją polecam. Ja już paru paniom wysłałam właśnie, co na bolący żołądek, ssanie, pusty ból, no właśnie gastrosan. On tam ma w składzie rumianek, wiecie, bardzo pomocny. Nawet mogę wam powiedzieć, że miałam kiedyś taki atak bólu żołądka w nocy, że już kazałam Sławkowi wzywać pogotowie, ale to już było, nie wiem, dawno temu, z 8 lat temu. Mieliśmy jakąś grypę, w lato to pamiętam było, i siostra miała, i wszyscy mieli, i ja, że nie chorowałam na żołądek w ogóle, to myślałam, że mnie to ominie, ale mnie taki ból w nocy obudził, że rany boskie.
Ja mówię, pasz gastrosan i dzwoń po pogotowie. Bo to jeszcze było u Sławka w domu, więc zanim oni przyjadą tam do nich, dojadą, to może trochę potrwać. I wiecie, wzięłam łyk tego ciepłego gastrosanu i ten ból po prostu jakby puch, rozszedł się. Ja mówię, już nie dzwoń na pogotowie. Od razu było lepiej, słuchajcie. Być może tylko tyle było potrzeba. I takich sytuacji czasami mamy w życiu parę. I dlatego takie rzeczy, a nie inne, stoją u mnie w apteczce, bo na mnie to działa. Ja nie wiem, czy to działa na wszystkich, wiecie. Co prawda zielarzem jestem, jak najbardziej, ale jeżeli na przykład bierzecie inne leki jakieś tam, to zawsze konsultujcie ze swoim lekarzem, czy takie coś nie zawadzi. Moja mama to jest hardkorowa, ona robi co chce i ona tam się nie pyta. Ona mówi, a co to nie mogę sobie ziół dziabnąć? Możesz, możesz, ale różnie to jest, więc popytajcie, czy to, jak tam uważacie, tak zróbcie. Ja uważam, że takie zioła warto mieć właśnie, nawet do odkażania rany, wiecie, bo to jest takie i gojące, i odkażające, także jak najbardziej. Jakbyście chcieli, to wiecie, tutaj w tej książce jest masa informacji ze starego rękopisu, z tych nowych podań, na co jest właśnie na skurcze żołądka, na bóle zębów, bardzo dobre i to przetestowaliśmy, wacik jak zwykle i bez niczego, już po prostu na sam ząb, tak rozgrzeje, jak to kiedyś było, kiedyś mama chyba spirytus polewała, nie pamiętam coś i tam grzać, nie? W każdym bądź razie na jakieś tam zranienie gardła bardzo dobre jest, coś tam co w środku nas boli, bardzo dużo rzeczy, słuchajcie. Bardzo dużo. Ale chyba o większości Wam powiedziałam o tym, co ja stosuję. Jak już będziecie w posiadaniu tego, to Wam intuicja podpowie, czy to się nada na to. Popróbować, zobaczyć. W każdym razie jak najbardziej polecam sobie zrobić i mieć we własnej apteczce. Bo czasami tak jest, słuchajcie, tak jak ja teraz miałam w wakacje. Jedziemy do tej Chorwacji, a Igor mi mówi, mamo, mam sucho w gardle. A każdy z nas wie, że jak dziecko mówi, że ma sucho w gardle, bo my tak samo mamy, to za chwilę jest infekcja, to już tam się namnażają te bakterie. No i w związku z tym ja mówię, pomyślałam sobie, zioła szwedzkie. Nie mam, nie wzięłam. Jedynej rzeczy, której nie wzięłam chyba ze sobą, bo inne rzeczy wzięłam, a jakże, nie? Miałam paracetamole, wiecie, tam wszystko miałam, co na gorączkę, co tego, ale mówię, najlepiej zioła szwedzkie, co by ta infekcja gardła się już dalej nie rozwijała, bo co, no ona zaraz się rozszaleje i będzie katar i ból głowy i o Jezu, a tutaj gorączka, a tu się trzeba kąpać, wiecie, jak to z dziećmi jest. No i mówię, nie wzięłam tych ziół szwedzkich, bo one by tam dały radę, on by się nie rozchorował. Jak dziecko szybko powie, że gardło i mu podam te zioła, to do rana ja nie wiem o chorobie. I mój Igor, jak był taki bardzo mały, miał, ja ostatnio sobie przypomniałam, ile on miał wtedy. On wtedy miał pół roku. I on jak zaczynał infekować się, no to zawsze dziecko albo od ucha, albo od gardła. No nie ma opcji. Dziecko tak choruje. Śmiesznie. No i zaczął, zakaszlał mi wieczorem. I ja sobie pomyślałam, o Boże, on będzie chory. A jak on był chory, to 40, temperatura, on inaczej nie gorączkował, więc ja byłam spocona, jak on zaczął kaszleć. I ja mówię tak, wola boska, co będzie, to będzie. Tyle wody w małą buteleczkę, osłodziłam glukozą, wlałam pół łyżeczki szwedzkich ziół, rozrobiłam to i przez smoczek mu przez sen podałam. Rano się budzę i mówię, o Boże, śpi, zdrowy jest gościu. Podchodzę, rączki u góry, wiecie jak to dzieci śpią, i mówię, aha, to kolega śpi. Nie rozwinęło się nic, a moja mama mówi, Boże, żeła dziecku dałaś. I ja mówię, sama byłam, nie wiedziałam co mam zrobić, jeszcze nie czas podać paracetamol, zresztą jemu po paracetamolu to nie spadała gorączka, bo on musiał dostać pyralginę. On nie, ani ibuprom mu nie pomagał, ani nic takiego. Mówię, byłam sama, bałam się, ja zawsze się bałam, wiecie, że jak dziecko ma bardzo wysoką gorączkę, to wpadnie w drgawki. Bardzo mnie to paraliżowało, ta sytuacja, bo ja byłam kiedyś świadkiem, jak mojego brata synek miał taką gorączkę i zemdlał. Ja byłam przerażona, ja myślałam, że on umiera. Dopiero później mama mi to wszystko powiedziała, bo ja wtedy byłam małym dzieckiem. Zawsze się bałam, że moje dziecko, jak dostanie wysoką gorączkę, to mi wpadnie w drgawki. I kiedyś zadzwoniłam właśnie w nocy, mam taką super panią doktor,
że kobieta odbiera numer komórkowy, słuchajcie, dzień czy noc, dzwoni w nocy, że ma tak wysoką gorączkę któregoś razu, że ja już nie mam pomysłu, bo po niczym mu nie spadła ta gorączka, że boję się, że mi wpadnie w drgawki. A pani doktor mówi tak, mama, musisz wiedzieć jedną rzecz, tego nie wiedziałam i wam to sprzedam, że w drgawki mogą wpaść tylko dzieci chorowite, tak zwane, chorowitki. A Igor nie był chorowitkiem. Igor był odporny. Jak chodziłam z nim w ciąży, to lekarz mi zalecił brać omega-3. Omega-3, bardzo dobry doktor, już nie przyjmuje niestety z racji wieku, ale mówi, zobaczysz, jakiego zdrowego chłopaka urodzisz. I miał rację, on jest odporny bardzo. Ja nie pilnuję go, żeby on tam miał jakoś czapki, kominy, wiecie, jak takie lata i jemu nie jest nic. Ale czasami coś się do niego przyplącze. I właśnie jak był taki mały, to zazwyczaj Donia ze szkoły przynosiła, wiecie, te wszystkie choróbska, te katary, te kaszle, te wysypki. I zawsze, no to się nie da rozdzielić dzieci w jednym domu, wiecie jak to jest. Jeden przynosi, drugi choruje i później pogotowie w całym domu, nie? No więc ja od razu go zaczęłam leczyć takimi naturalnymi metodami, bo Donia to naprawdę dostała tych antybiotyków. Ja jeszcze byłam wtedy taka nieświadoma. Pierwszy rok życia to miała taki, że 11 antybiotyków na 10 miesięcy. I przyszła do mnie taka książeczka, mamo to ja. Człowiek młody, wiecie, co tam ja miałam, 25 lat, koza taka jeszcze, wiecie. Nie było też takiej świadomości, jak jest teraz. Nie było takiej wiedzy internetu, wiecie. No to książka, ta gazetka przyszła, mamo to ja. I tam zobaczyłam, jak przerwać łańcuch infekcji. I tam było taka o Stilococinum, pamiętam. I ja jej to zaczęłam kupować, słuchajcie. I od tego czasu, jak zaczęłam jej w takich okresach, ja mniej więcej wiedziałam, kiedy ona mi się zachoruje. Więc wtedy jej te granulki wsypywałam do buzi. I wtedy pierwszy miesiąc nie zachorowała. A jak już dziecko nie zachoruje, to już mamy czas na odbudowę tej flory jelitowej, na to uodparnianie go. No i wtedy zaczęłam czytać, czy tak zostało mi tak do dziś. Już się tyle wyczytałam, się tyle wysłuchałam, nawet skończyłam tą szkołę, żeby w razie czego pomóc swojemu dziecku. Ja. Żebym ja mogła pomóc, wiecie. Ja nigdy nie lubiłam liczyć na kogoś. A może lekarz nie odbierze, a może pojadę i mnie nie przyjmie, a może. I ja zawsze chciałam być na siebie. Nie wiem skąd to mam, ale lubię liczyć na siebie. I pomóc jak mogę, to pomogę swojemu dziecku. Więc ja już z tego najgorszego, jak to się widzi, dzieci odchowałam. Z tego najgorszego, z takich właśnie... No ale teraz pozostało mi to wszystko i to służy nam, i służy moim rodzicom, i służy mojej siostry. Także to jest przetestowane i ja polecam, jeżeli chcecie sobie sprawdzić, czy na was to również będzie, to nie są takie pieniądze, bo... Ja wam powiem, paczka kosztuje chyba tych z aloesem, one są ciut droższe, chyba około 35 czy 40 zł, tam nie chcę teraz strzelać, bo nie sprawdzam, no bo jeszcze mam, ale coś koło tego, tyle to kosztuje, do tego no wódka jest droga, zbożowa, nie wiem jaka tam, ale tak, są paczuszki na, o Jezu, teraz żeby was nie skłamać, na 0,7 albo na 1,5 litra. I ja zawsze biorę 1,5 litra, bo to wiecie, jak się wleje ten alkohol i to te zioła tak spęcznieją i one jednak trochę tego wchłoną, więc to tak później nie jest do końca 1,5 litra, tak troszkę mniej będzie, nie? No, także taka historia jest z ziołami szwedzkimi. Nagadałam się i patrzę na zegar, słuchajcie, ciągiem 18 minut do was mówię, trochę zadrżał mi stół, ale to nic. No, także jeżeli byście chcieli sobie przetestować te zioła szwedzkie, to polecam. Polecam jak najbardziej... trzymać sobie w domu, w razie czego mieć swoje, no. Tym miłym akcentem będę się z Wami żegnać. Jeżeli są jakieś pytania, jakieś niejasności, jakieś, nie wiem, cokolwiek, piszcie do mnie. Czytam komentarze, staram Wam się odpowiadać. Myślę, że nie będę trzeba Wam wysyłać linku do tych ziół, bo chyba każdy sobie znajdzie. Powiem Wam, że w smaku one nie różnią się aż tak bardzo. Bardziej ostre są z piołunem. Ale one przy okazji odrobaczają, bo piołun robactwo nie lubi u nas, więc to takie dwa w jednym. Także ja się z Wami żegnam, zapraszam do subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie robicie, do komentowania i zapraszam na kolejne wideo. Żegnam się z Wami ciepło i serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!